W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, wczoraj minęła 77. rocznica śmierci męczeńskiej świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a ponieważ siódemka to jest liczba doskonałości, mamy 7 darów Ducha Świętego, 7 sakramentów, to myślę, że skoro są dwie siódemki, to jest bardzo dobra okazja o tym, żeby coś powiedzieć o tym świętym. Tym bardziej, że życie świętego Maksymiliana, postać świętego Maksymiliana jest bardzo ściśle związana z Matką Najświętszą, jest bardzo ściśle związana właśnie z dzisiejszą uroczystością, ponieważ święty Maksymilian umarł w Wigilię tej wielkiej uroczystości. Otóż niepokalana stanowiła całe życie świętego Maksymiliana. Święty Maksymilian był cały Maryi, a przez to był cały Chrystusa, cały Boży, gdyż niepokalana ma to do siebie, że jest cała Chrystusa. I cechą właśnie niepokalanej Matki Najświętszej, naszej najlepszej Matki, która jest w niebie, z duszą i z ciałem, jest to, żeby prowadzić swoje dzieci do swojego boskiego Syna. I ta miłość do niepokalanej naznaczyła całe życie świętego Maksymiliana. Święty Maksymilian był cały Maryi właśnie po to, żeby być bardziej cały Chrystusa. I to oddanie się Chrystusowi, to naśladownictwo Chrystusa w życiu i w śmierci świętego Maksymiliana osiągnęło poziom heroiczny. Jest takie zdjęcie świętego Maksymiliana, nie wiem, czy wszyscy tutaj znają, kiedy to jest ubrany po świecku. Nie jest ubrany ani w swój habit, nie jest ubrany ani w pasiach do Święcimia, jest ubrany po świecku. Nie dlatego, żeby chciał, ale to była już wojna i Niemcy kazali mu zdjąć właśnie habit, ale to jeszcze nie było ubranie z obozu koncentracyjnego. Otóż ta fotografia daje nam bardzo dużo do myślenia. Zwyczaj święty Maksymilian jest przedstawiany właśnie albo w habicie, albo właśnie w tym pasiaku do Święcimia. W objęciach Matki Najświętszej mamy piękne obrazy w kościołach w Polsce, witraże i wydaje nam się kimś nieosiągalnym. Kimś, jakby powiedzieć, człowiekiem z innego gatunku. Wydaje się nam tak odległy, że niemalże niemożliwy do naśladowania. A tymczasem właśnie na tym zdjęciu widzimy dorosłego mężczyznę, dojrzałego mężczyznę, zmęczonego, można powiedzieć, życiem, takiego samego jak my. I dlatego też staje nam się bliższy i możliwym do naśladowania. I rzeczywiście Maksymilian był taki jak my. Bo my często właśnie uważamy świętych za ludzi innego gatunku, za ludzi, którzy są niejako nadludzcy, którzy nie mają pokus, nie mają słabości swoich. Otóż mieli swoje słabości, może nawet i większe niż niektórzy z nas. Mieli swoje pokusy, może nawet i większe niż niektórzy z nas, ale to, co jest niezwykłe u świętych, to, co jest niezwykłe u świętego Maksymiliana, to właśnie to, co może zrobić łaska, co może zdziałać łaska Boża. I łaska Boża działała hojnie i obficie w życiu świętego Maksymiliana. Sam święty Maksymilian parafryzował to zdanie świętego Pawła: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A święty Maksymilian dodawał: przez niepokalaną. I rzeczywiście niepokalana jako ta pełna łaski, jako wszechpośredniczka wszelkich łask, wszystko, ale to absolutnie wszelkie łaski wyprosiła świętemu Maksymilianowi. To właśnie niepokalana wyprosiła świętemu Maksymilianowi ten heroizm. To właśnie niepokalana zaprowadziła świętego Maksymiliana na te wyżyny świętości. I nas niepokalana chce zaprowadzić tam, gdzie świętego Maksymiliana, to znaczy się do nieba. I nas niepokalana chce zaprowadzić do heroizmu w cnotach i w świętości. Ale można sobie zadać pytanie, czy my chcemy tego heroizmu? Przypomnę właśnie krótką historię dla tych, którzy nie znają. Większość pewnie zna, ale dla tych, którzy by nie wiedzieli. Historię z dzieciństwa świętego Maksymiliana. Otóż święty Maksymilian
miał na imię w świecie, z chrztu świętego miał na imię Rajmund. I w wieku 12 lat, jak to bywa czasami w domu, jak to bywa z dziećmi, że czasami dziecko coś zbroi. I matka właśnie świętego Maksymiliana, pani Kolbe, pyta się z takim wyrzutem z przyszłego świętego Rajmunda: Mundziu, co z ciebie będzie? I tu widzimy już, że dziecko 12-letnie miało bardzo głębokie życie religijne, ponieważ nie przeszło mu to koło uszu, ale to pytanie przekazał Matce Najświętszej. Bardzo to musiał go dotknąć, skoro tak gorliwie się modlił. I powtarza Matce Najświętszej: Matko Boża, co ze mną będzie? Co ze mną będzie? I widocznie ta modlitwa bardzo się podobała Matce Najświętszej, ponieważ objawia się świętemu Maksymilianowi i proponuje mu dwie korony. Proponuje mu białą koronę, która oznacza, że wytrwa w czystości, i proponuje mu koronę czerwoną, co znaczy się, że umrze jako męczennik. I Maryja zaproponowała dziecku 12-letniemu rzeczy bardzo trudne. Bardzo trudne. Życie w czystości, dochowanie nieskalaności w tej dziedzinie naprawdę nie jest łatwe. I Matka Boża nie powiedziała: nie będziesz miał pokus w tej dziedzinie i pójdziesz bardzo prostą drogą. Nie. Powiedziała, że to oznaczało, że otrzymasz wszelkie łaski ku temu, żeby być wiernym, i jeżeli będziesz wierny, to otrzymasz tą koronę. Tak samo i z czerwoną koroną. Matka Boża nie powiedziała: nigdy nie będziesz odczuwał strachu, ale przejdziesz przez to swoje męczeństwo bez żadnego strachu, bez żadnego lęku. Nie powiedziała, że nie przeżyjesz tego samego, co w ogrodzie. Nie, ale że otrzyma wszelkie potrzebne łaski ku temu, żeby wytrwać i żeby być wiernym, po to, żeby otrzymać tą koronę. Tak więc widzimy, że Maryja proponuje rzeczy trudne nawet dzieciom. Proponuje, ale nie zmusza, bo Maryja zapytała, czy chcesz te dwie korony. Nie wciskała ich na siłę. Święty Maksymilian, teoretycznie rzecz biorąc, mógłby powiedzieć, że tych dwóch koron nie chce, ponieważ wydaje mu się to za trudne, ponieważ męczeństwo wydaje mu się za trudne, ponieważ bezżeństwo wydaje mu się za trudne, i nie byłoby w tym grzechu, ponieważ to są rady, ponieważ to są rady. To nie było przykazanie, jak czci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli tego nie robimy, to faktycznie grzeszymy. To nie było przykazanie: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Jeżeli nie idziemy w niedzielę do kościoła, jeżeli nie czcimy dnia świętego, to faktycznie grzeszymy. I to jest nasz obowiązek. Tutaj Maksymilian miał całkowitą wolność. To było właśnie zapytanie, czy chcesz te dwie korony, czy chcesz ten heroizm cnót. I Maksymilian, jak to dziecko, na swój dziecięcy sposób na pewno pojmował, że to będzie trudne. Pewnie nie pojmował jeszcze, jak trudne, ale zgodził się: tak chcę. I wybrał właśnie heroizm świętości, wybrał właśnie chwałę niebieską. I ten wybór był całkowicie wolny, zarówno jeśli chodzi o czystość, jak i o męczeństwo w przypadku świętego Maksymiliana. Święty Maksymilian w sposób wolny, ale to absolutnie wolny, wstąpił do zakonu, a przez to zobowiązał się do życia w czystości, w posłuszeństwie i w ubóstwie, i w ten sposób otrzymał tą białą koronę. I można powiedzieć, w jeszcze bardziej wolny sposób, chociaż wyjątkowo wolny sposób, bardziej wolny sposób niż to jaśnieje u innych męczenników, zdecydował się na męczeństwo, ponieważ Maksymilian też nie miał absolutnie żadnego obowiązku, żeby oddać swoje życie dla współwięźnia. Ci, którzy byli wtedy na apelu w Oświęcimiu, nie byli zobowiązani do tego, żeby każdy wystąpił i żeby oddał swoje życie za swojego współwięźnia. Więc tutaj ta wolność w zdobyciu tej czerwonej korony jaśnieje w sposób wyjątkowy. I zarówno jeśli chodzi o koronę białą, jak i o czerwoną, to ich zdobycie
było podyktowane miłością. To właśnie z miłości święty Maksymilian zdecydował się na to, żeby wstąpić do zakonu, żeby zobowiązać się do czystości, do ubóstwa i do posłuszeństwa i z miłości wytrwał w tym swoim powołaniu. To właśnie miłość do Pana Boga zmusiła go w pewnym sensie, przynaglała go do tego, ażeby oddać swoje życie za współwięźnia, ponieważ ten miał żonę, ponieważ ten miał dzieci i wnętrzności Maksymiliana ze względu na Pana Boga poruszyły się i zechciał oddać to swoje życie właśnie za tego współwięźnia. I Matka Najświętsza jest nazywana Matką Pięknej Miłości. I to się spełniło w sposób wyjątkowy w świętym Maksymilianie, ponieważ święty Maksymilian pięknie kochał. Był prawdziwym dzieckiem Matki Najświętszej i Matka Najświętsza udzieliła mu tego daru pięknej miłości, a przez to, że pięknie kochał, właśnie ta miłość, ta piękna miłość, którą był obdarzony, sprawiła, że to jego życie było prawdziwie piękne i śmierć też była piękna i naznaczona heroizmem. Rzeczywiście tylko i wyłącznie miłość i nic więcej decyduje o tym, czy nasze życie jest piękne i czy nasza śmierć będzie piękna. Dzisiejsza uroczystość także napawa nas wszystkich nadzieją. Nadzieją na to, że znajdziemy się kiedyś tak jak Chrystus, tak jak Matka Najświętsza z ciałem i z duszą w niebie, że będziemy żyć wiecznie razem z Matką Najświętszą i razem z Chrystusem, jeżeli będziemy wierni łasce, tak jak właśnie święty Maksymilian. I opatrzność Boża zdecydowała w cudowny sposób, że Maksymilian przeniósł się do wieczności właśnie w Wigilię w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I w niebie też ta uroczystość jest obchodzona. Niebo nie jest obojętne na to, co się dzieje na ziemi. I można powiedzieć, dzieje się to o wiele huczniej, o wiele z większą pompą niż tutaj na ziemi, niż tutaj w naszych kościołach, ale tam faktycznie też świętuje się tą uroczystość przejścia z Matki Najświętszej, z życia ziemskiego do życia niebiańskiego. I święty Maksymilian poświęcił całe życie niepokalanej. I pierwsza uroczystość w niebie, w jakiej uczestniczył, bo w niebie też są uroczystości, to właśnie była uroczystość przejścia Matki Najświętszej z życia ziemskiego do życia niebieskiego. I jak to się mówi, jakie życie, taka śmierć. Śmierć jest echem tego, jak żyliśmy. I święty Maksymilian żył cały niepokalaną i również umarł w jej objęciach w dniu właśnie poprzedzającym tą wielką uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I u Pana Boga nie ma przypadków. To też nie jest przypadek, że święty Maksymilian umarł właśnie tego dnia. Teologia uczy, że śmierć męczeńska gładzi wszelkie grzechy, więc możemy przypuszczać, możemy wierzyć, że Maksymilian poszedł prosto do nieba, jak ta strzała wystrzelona w górę, poszedł do nieba bez żadnej potrzeby oczyszczania w czyściu, gdyż wszystkie te grzechy jego, które może miał na sumieniu, a każdy święty coś ma oprócz Matki Najświętszej i Pana Jezusa, to wszystko zostało zgładzone przez śmierć męczeńską, przez tą miłość, którą musiała włożyć właśnie w tą śmierć męczeńską. Więc przeszedł do wieczności, do nieba w dzień poprzedający przejście Maryi do chwały niebieskiej. Uczmy się więc od świętego Maksymiliana, właśnie tego heroizmu w miłości, ale pamiętajmy, że to tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli oddać nasze życie i naszą śmierć w ręce niepokalanej i czy pozwolimy jej przemieniać nasze życie tak, ażeby było ono piękne, ażeby było ono piękne przez miłość i żeby doprowadziło nas do pięknej śmierci, a doprowadzi nas to życie do pięknej śmierci, jeżeli będzie w tym wszystkim wiele miłości, jeżeli będzie wiele miłości w życiu, jeżeli będzie wiele miłości w śmierci, to nasze życie, nasza śmierć
będą piękne, co niechaj nam wyprosi Matka Najświętsza. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.